Ha, witam! I o zdrowie pytam. Już się wbijam. Na YouTube'ka. Włączam sobie farminga i lecimy. Kariera. Tu graliśmy. I ja sobie dorzucę jeszcze tę resztę modów, bo sobie to fajnie zainstalowałem. O ja. Dzisiaj chcę pociągnąć live'ika, chociaż o 23, czyli 3 godziny grania farminga. Niedobry. Ja dobry jestem, co ty gadasz? Piję sobie dobrą orężanę, nawet Helenkę. Helenka jest koło ze mną. Mam paluszki. Też mam do was takie pytanie. Jakie paluszki cenicie? Dobra, spoko. I dobrze, że jeszcze tego nie zrobiłem. Czy miałem jakiś inny traktor? Nie. Ale chyba sprzedaję tego Fenda. Chyba. Jeszcze nie. Nie jestem pewny. Czekajcie, bo reklama mi się włączyła. Możecie też napisać w sumie na czacie, czy sprzedawać tego wpędzika, czy nie. Bo w sumie możemy kupić inny ciągnik, ale ja taki tak chyba go kupię. Wiecie? Chciałem już całe to pole właśnie robić w tym, a w sumie mogę robić już tak. Właśnie kombajnem sobie. Jak to opuścić? Czekaj, opuść ładowacz B. Włącz B. Czekajcie, zbiera słomka. To jest, że zetniemy później. I to w sumie dobrze, że mamy taką przyczepę na sam start. Boże, ten kombajn.
Mam jeszcze fajną jedną mapę. Ale nie wiem, czy na nim będziemy, będę robił grał w ogóle. Ma strasznie duże pola, wiecie? I dlatego robota na jednym polu by trwała dobrą godzinę. Teraz już tak pola nie będę robił. Żeby było mi prościej zbierać oczywiście, nie? Znaczy jak wszystkiego nie zbiorę, to też nic tam się nie stanie. Nie? Najważniejsze to weź największe kubki. Nie wiem, co robić. Fabio, Fabian, jak już jesteś na czacie, to weź mi wytłumacz, jak się nabiera do siewnika nasiona. Jak już jesteś, nie? Jak ja wejdę na ten serwer nasz? Nie wejdziesz, bo ja na nim nie jestem, wiesz? Znaczy chodzi mi o ten, co my graliśmy chyba wcześniej. Jak ci chodzi o ten, to... To nie wejdziesz, bo ja muszę być. Witam każdą osobę, która tu jest. Dobra, zebrane to. Ej, to się szybciej zbiera niż to kosi się, nie? Naprawdę. Mocna nawrotka na płocie, udało się. No to sobie możesz grać na nim, może. Ten, Fabian, ale wytłumacz mi, jak się nasiona daje do tego. Do siewnika. Bo ja nie wiem właśnie, jak to się robi. I które to nasiona? I ta przyczepa się wydaje taka wielka, a tak łatwo ją napełnić, że to szok. Oj, dawaj, malina! Nie masz dostępu do tego terenu. Chłopie, przecież wiem, do czego mam dostęp, a do czego nie. Nie musisz mi się wyświetlać. I cyk, zebrane to. Czekaj, teraz tylko to podniesiemy. Więc tak, bierzesz siewnik, wchodzisz do sklepu, klikasz ziarna, zamawiasz ziarna i podjeżdżasz pod ten karton i klikasz chyba N, jak mam na kierownicy, a na lapu nie wiem, chyba N. Dobra, ustalmy, że coś czaje, ale to się... A które to nasiona? To będzie mi prościej. Zebrane. Ostatni rządek robię chyba. Na pewno robię ostatni. Na pewno. Ostatni rządek.
Ostatni rządeczek. No, wchodzę w sklep. I co dalej? Jestem w sklepie. Aha, nie, no to nie wiem. Chodzi ci o ten worek. Dla mnie to jest to, nie? Aha, dobra. Dobra, ogarniam, dzięki. Dobra, ostatnia kupeczka. Gdzie ja tu mogę zejść? Dobra, ogarnąłem już wszystko. Oj, ty pocieszny jesteś! No, więc jedziemy, ciśniemy sobie. I wejdź do sklepu, jedź do sklepu z siewnikiem. Dobra, czaję już. A siewnik to jeszcze muszę kupić! Więc to będą dopiero cyrki. Ludzie, naprawdę, obiecuję. O Jezu. Ja bym sobie kupił chociaż dwie krowy, nie? I to będzie mi, teraz będzie mi się wygodniej grało, bo ja to chyba mogę wysypać przy krowach, nie? Czy nie mogę? Teraz się dowiem. Otwórz mi tą bramę. Dobra. Tamtą też se chcę otworzyć. Biegnij. Dobrze. R. Dwie krówki sobie kupimy. Dobra, dwie krowy kupione. Dobra. Elo, jaka to mapa? To jest mapa, jak se wchodzicie w modyfikację w grze już. The Słowian, czy jakoś tak. One. The Słowian tam jest. Ale to jest, wchodzicie normalnie w modyfikacje, jak macie w grze, wchodzicie w menu gry i tam macie to. Nie? Ej, sorry, że biorę taką wielką nawrotkę, ale nie umiem cofać. Ale. Jeszcze w tym miesiącu kupię sobie kierownicę, więc będzie to pewnie, będzie mi się inaczej. Ej, mogę to tu wysypać? No ja właśnie nie wiem. Ładuj tutaj, zmień prędkość na tempomacie. Nie, nie mogę tego tutaj wysypać. Gdzie ja to mogę wysypać? Jezu. Wejdź teraz się jeszcze. Dobra. Ścina na live. No, ścina trochę. Troszeczkę będzie ścinać, bo to pewnie... Nie wiem, od czego to zależy, tak szczerze mówiąc. Mam dwie krowy i nie wiem, gdzie mam to wysypać. Ktoś może podpowiedzieć mi, gdzie ja to mogę... na tej mapie jeszcze nie mam serwera, ale mam zamiar go założyć. Ale czy ja mogę poprosić o podpowiedź, gdzie mam go to wysypać? Bo tu chyba nie mogę. No pewnie. Opuść. No tu nie mogę. Tak, polecam tą mapę, bo pewnie. Fajnie na niej gra. Okej, są pola nawet, nie są za wielkie, nie są też za małe. Są takie ideolo. Spoko się gra. No drogi na polskie wyglądają. Typowo, dziura przy dziurze. Tak ogólnie, ale... Może ktoś mi pomóc? Gdzie mogę to wysypać? Czy nie mogę nigdzie tego wysypać? Bo ogólnie czekają mnie zakupki, a ja mam tu krowy.
Ja nie wiem, czy ja mogę to tam wysypać, czy nie mogę. Właśnie. Dobra, weź ktoś mi podpowiedz. Znaczy, ja sobie tutaj to wstawię oczywiście. Ja muszę jechać tym ciągnikiem do sklepu. Czekają mnie zakupy. Jezus, po prostu ściąłem sobie. Dobra, pierwsza kamera. Tutaj drogi są spoko, nie? Te polne właśnie drogi są takie okej, nie? Jak widać, że ta droga już niejedno przeżyła, nie? I kozak. Kozacko. Garnij sobie później lubelską dolinę, typową polską mapę. Jakiś polski modpack. Pobrać tylko i grane. Mam już polski modpack, no, zaraz wam pokażę. Tak i tak wchodzę w sklep, więc w sumie mogę wam pokazać ciągniki. Małe ciągniki. Pojadę na sam koniec. Widzicie. 30, Zetorki, Ursuski. Normalnie. Tutaj takie Masajki. No na razie nie, bo gram sam. Tutaj to jest takie jakby... Ten, nie? Tak samo, od 13, tak samo. No, od 13. Może kiedyś miałem jakąś styczność, może z 11, bo coś mi się kojarzy nazwa, ale... Nie, już tego nie mogę sobie przypomnieć, ale w 13 wiem, że na pewno grałem. W 17 też, ale bardzo mało. Co ja miałem kupić? No i widzisz. Mam jeszcze na przyczepy mody. Na pewno mam, bo wiem, że pobierają. O, widzicie? To jest tak zwana Niemka. Bo to jest niemiecka przyczepa. Oglądam twojego live'a w wiechej długie, bo mi się nie chce grać samemu. To jest tak zwana przyczepa Niemka. O, jest taka zwyczajna. No, to są Zasław. Wiesław normalnie. Ja grałem w nią bardzo mało, więc... Tam... Jakoś sobie tam nie daje. Za dużej tej... kultowości. Nie ukrywam, miałem kupić sobie ładowacz czołowy razem z ładowarką, znaczy jednocześnie z tym. Pierwszą rzecz, jaką sobie kupię, to będzie na pewno siewnik. Ale jestem ślepy i nie widzę tego. O, tu jest. Amazonka się kupimy. Sebik leci. Ja. Nie wiem, o co chodzi, ale okej. A, Subik leci, a ja Sebik. A ja Sebik, ja po prostu miałem Sebik. Oczywiście dziękuję. Za... wszystkie suby, co wylatują. Worek z nasionami. Sprawdzę później sobie tego rususta. Ale nie, chyba go mam nawet.
Jezus, ja dawno nie miałem tak ożywionego czatu na live'ach, nie? Coś mi tu nie działa. A. Dobra. Teraz ogarnę. Teraz to mogę podnieść. Ile mam jeszcze 1015? O! Mam takie, jeszcze jedną mapę taką ciekawą pobrałem. Ale tam chciałem właśnie grać z słabszymi ciągnikami, a tam się nie da grać z słabszymi ciągnikami. To jest mapa właśnie na takie... Od razu musisz mieć jakiegoś tu właśnie John Deere'ka albo coś większego. Musisz mieć od razu jakiegoś dobrego ciągnika. No bądźmy szczerzy. Pola to są ogromne, ale przeogromne. Dobra, z sąsiednikiem. Dobra, dalej nie usłyszałem odpowiedzi, co z tym mam zrobić. Dobra, sąsiednik pozostawię z ciągnikiem nawet. Co ja mam zrobić z tą przyczepą, z tym sianem? Ktoś mi w końcu może pomóc, czy coś? Sobie na nasiewu. Ten ciągnik do najszybszych nie należy, ale... O, od razu ciekawie. Tak to sobie mogę robić tutaj, ale... Ja se chyba... Ja mam pomysł, żeby te pole podzielić na dwa. Ale nie wiem po co w sumie. Jeszcze. Jeszcze to muszę przemyśleć. Do końca. Sprzedaj może te siano, ale nie wiem gdzie. No właśnie też nie wiem, właśnie. Dlatego się pytam, co ja mam zrobić z tym. Weźcie pomóżcie, bo ja nie wiem kompletnie, co ja mam z tym zrobić. To mi zejdzie? Zejdzie. No tak, to musi przecież zejść. Ej, ja pług sprzedałem, ale to było mądre z mojej strony. Dobra, na razie wyczyścimy to pole. To będzie plan. Chcę je wyczyścić na sam początek do zera. Może ktoś pomóc w końcu, gdzie ja te siano mogę sprzedać, czy co ja mogę w ogóle z nim zrobić, o. Ja na tej mapie zrobiłem dwa pola w jednym. No to już wiem, które. Na pewno te dwa, nie? Ja właśnie nie lubię mieć jednego dużego pola, ja wolę jedno mieć. Ja wolę mieć dwa małe. Niby więcej roboty, ale... Dla mnie jest wygodniej.
Ale bym je sobie tutaj na pewno przykrócił tutaj, o. Bo mnie tutaj irytuje to zakręcanie właśnie, że muszę się zatrzymać przed tym płotem. A te pole jest takie fajniutkie. Na tym polu na pewno będę robił. Tylko te drzewo mnie irytuje, te drzewo za niedługo zetnę. Tylko nie wiem, czy mam piłę. Ciekawe, czy mam piłę. O Jezu! Ludzie. Co zrobić z tym sianem? Przyczepię. Przyczepię samozbierającej. Co ja mogę zrobić z tym sianem? Czy ja przy krowach mogę je wyrzucić, czy coś? Weź ją, wywal, a potem włącz poko słomy i będzie siano. Ale tak szczerze mówiąc, nie wiem, o czym ty gadasz do mnie, nie? Ja nie... Bo ja tak kompletnie nie wiem, o czym ty do mnie gadasz w tym momencie, nie? Jestem tak ciemna masa w takich sprawach, że to szok, nie? O Jezu! Kręć! Bo nie wiem, czy to miało sens w ogóle to, że ja ją sobie zebrałem, tą słomę. Znaczy... Masa może być w tej przyczepie. Mam to gdzieś. Totalnie. W sumie ona se może być w tej przyczepie. Dobra, to mam jeszcze. To jeszcze jak będę robił pługiem, to się to zrobi. Dopiero muszę go zakupić. Ciśniemy tutaj twardo. Dobra, tak. Tak teoretycznie. Tak stereotypowo zrobione. Na pewno jak będę miał kierownicę, będzie mi się grało o wiele lepiej, tak myślę. Z tej okazji mogę się napić. Jak nagrywają te ciągniki, tak, takie wydają się teksturowe, typowe, a w rzeczywistości nie jest tak. Co nie? Tak jest. Z tym co się zgodzę. I w ogóle dlaczego nikt nie pisze na czacie, ja są 4 osoby? What the fuck? O co chodzi, ludzie? No bo tak jest, no tak jest. O Jezu, ale tu jest naprawdę zimnie, kamieniście. Wjazd tutaj no właśnie na tą gospodarkę jest taki dudup. Dobra, o Jezu, teraz sobie pociągnę kabel od myszki sam. Tu mam przyczepę. I tu też będę miał. A ja tej czwórki nie mam kupionej. Abym miał teraz to kosić, nie? W sumie nie stać mnie na czwórkę. No tak, to więc taki Lipton w sumie. Ale czekajcie sobie, teraz to. Teraz sobie pociśniemy. Dobra. Bum 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 bum. Pyr 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 pyr. Muszę sobie włączyć ramę, a wy mi powiedzcie, co ja mam zrobić z tą przyczepą tego siana. Znaczy, czy ja mogę je wywalić tam do krów, tą przyczepę, to mi... A jak nie, to gdzie to mogę sprzedać? To też by się bardzo mi przydało, bo w sumie... Wiedziałbym, gdzie mogę to sprzedać w sumie. W ogóle wy słyszycie tą muzykę? To też musicie napisać. Blast, 'cause I just wanna know what you're gonna do with all of that.
No więc kontynuując, bo jest mniej przycisków i musisz na przykład dwa razy to samo i coś dodajesz. Aha. Dobra, ogarniemy tą kierownicę, to już jak będę robił live'a z tego, albo będę zagrał. Teraz muzykę słyszę i tak raczej bez kroków. Do kroków. Do krów. No dobra, tu są krowy. Czekajcie, to muszę sobie podgłośnić tą muzykę, bo wy jej nie słyszycie, a ją słyszę mega. Czekajcie, niech sobie to zapiszę od razu. Czekajcie, troszeczkę to na OBS-ie trzeba podgłosić. Teraz, nie? Teraz słyszycie na pewno. Teraz słyszycie na pewno, nie ma opcji. Już. Już nie mam innych pomysłów, jak to zrobić, żeby tą muzykę słyszeć. Teraz ją na pewno głośniej słyszycie. Dobra. Jak tam będę musiał wycofać, to już się zdenerwuję. A może tutaj też do owiec też to można gdzieś wywalić. Tak, teraz o wiele lepiej. No. Może tu też to można gdzieś wywalić. Nie wiem. Trzy osoby na czacie, nikt na live, a nikt nie chce pomóc. Super. Znaczy, no Fabian, ty pomagasz po sumie. To dwie osoby. Na trzy osoby dwie pomagają. No jedna pomaga, super. A dwie nie wiem co robią. Chyba tylko patrzą. Nie mam wyświetlenia na. Mogę to tu gdzieś wyłączyć? Wyłączę oku, wyładuj tutaj, zmień prędkość w tym temacie. Użyj klaksonu, odłóż. No nie, nie mogę. Cholera jasna, gdzie ja to mogę wrzucić? Jak zagrałem sam? Szczerze mówiąc chciałem tu grzebę. I mam tu samochód. Znaczy już nie mam, bo wykonałem tego save'a. Żeby mi się nie mylił z tym. Ale... Głupie reklamy, no fuck, ale one irytują mnie. Irytują mnie fest. Chcę grać spokojnie, nie mogę. Oczywiście na razie nie sieję. Na razie muszę to zgarnąć. Nie wiem, pojedziemy na jakiś skup po prostu. Zobaczymy, czy to można sprzedać. Będzie prościej, szybciej w ogóle to ogarnę wtedy. No jeśli tak, no to picobello, bo można to sprzedawać i się op... Znaczy na pewno da się to sprzedawać. Nie uwierzę, że nie. Ja stawiam, że na pewno to jest do owiec. Tylko, że nie wiem gdzie. Ale na pewno nie będę ciągnął tego ten. Fiatem. O nie, nie, nie. To nie jest pod Fiata. Ja tego nie chcę ciągnąć Fiatkiem. Ja nie chcę tego ciągnąć Fiatem, na pewno nie. I... Tu zamienimy ciągnik. Czekajcie. Siewnik. Jak będzie dobrze szło, znaczy... Dobra, podłączone. Teraz pojedziemy to sprzedać. Znaczy spróbować to sprzedać oczywiście, bo nie było. Bo nie wiem, czy to można sprzedać. Ej, ale ten fend jest kozacki, nie, nie. Dla mnie, według mnie. Przekonałem się do fendu. Byłem przeciwko fendom. Wolałem Dodge Fiery, ale... Fendy są OP. Powtórzę jeszcze raz, jeśli chcecie darmowego farminga, to do przyszłej soboty możecie znaleźć go za darmo na Epic Games.
jak coś, nie? Jakby ktoś chciał. Wiesz, nie, może też nie chcieć, nie? Dobra, spróbujemy tutaj, bo tutaj przecież sprzedawaliśmy... Pojedziemy do młyna. Jedziemy do młyna. Ja jutro gramy na tym nowym serwerze, co służyłem. Masek Ferguson. O, możecie napisać na czacie, jaki jest wasz ulubiony ciągnik, nie? Chętnie poznam waszą... Chętnie z miłą chęcią poczytam sobie, jakie preferujecie. Oczywiście moim ulubionym w tym momencie to jest... ogólnie moim ulubionym ciągnikiem to jest... John Deere. Nie, to jest pewne. Dobra, wbijamy tutaj w las. To będą teraz cyrki. Musimy tam dojechać. Dawaj, pociśnij. 9 km na godzinę pod górkę z pełną... no z połowy. Nie, nawet nie. Z 1/4 przyczepy. Dwie piąte przyczepy. Kozak. Ja w sumie taką jedną... 2/4 mam w sumie tej przyczepy. No, jedziemy, ciśniemy. Teraz możemy sobie przycisnąć. Tu, tak. Co możemy pocisnąć. I tu jest właśnie ta przyczepa. Taka dziwna, nie wiem właśnie co to jest za przyczepa. Też nie. Fuck. Jechałem ciągnikiem bez celu. Jechałem tym ciągnikiem trochę bez celu. Ale okej. Okay. Gościu, jedź. Tak będę cię wyprzedzał pewnie, więc... bez co. Siema. Ło, teraz to pocisnę. 13 km na godzinę, 12. No weź, pociśnij. No depnij mu. 14, dobra, przyspieszamy. No depnij mu. No. Dopiero depnął. No jak te trzy dychy będziemy tak cisnąć, zmienimy na spokojnie, to ja mówię. Tak, ja się wczoraj tutaj chyba wyglebałem, nie? Nie chcę tego powtórzyć dzisiaj. I nie powtórzę. Ło, blisko było. I czekajcie, bo przecież w sklepie jest jeszcze skup. Co tam, jak tam? Dobrze, ja życzę sobie ciągnikiem, wiesz jak jest. Zobaczymy tutaj w sumie. Tu też jest ten... że mogę to wyekiprować sobie tutaj, więc... zobaczmy to tu. Gdzie to? Tu jest najznacznie. Chyba baloty mogę sprzedawać. Jest! Słoma i... kozak! A jak tam... nie mam je, co ty? O. Serio? 574. Jestem w swojej szkole. Serio tak mało zarobiłem? No okej. Dobra, uciśnijmy to wstępne.
Sprzedałem tutaj, gdzie masz sklep, obok tego. Tam, gdzie stoją baloty. Chłopie. Sprzedałem to tam, gdzie masz sklep i tam są te stoją baloty, bo... Jak wiesz, że sklep po lewo są masz baloty, więc... Ludzie. Pisało słowo. Jest Essa. Ale to pole pewnie wygląda. Dobra. Co ja robię sobie? Chyba nie czaję. W sumie nie czaję dalej, co ja robię. Czajcie. Coś robię? Da? No, nie wiem, co ja robię. No i dobra. Mamy zastosowanie dla tej przyczepy, w sumie już wiem, co robię ze sobą. A wy jakoś możecie też napisać, czy sterygrywujecie na swoich farmach coś. Bo ja na przykład nie segreguję. Jeżeli ustawiam wszystko, żeby było jak najbliżej. Wszystkiego. Oczywiście, ale... Dobra, mamy dwie krówki. One sobie gdzieś tu łażą. Czekajcie. Krowy, gdzie wy jesteście? Skupiłem dwie. Ej, no krowy mi wyparowały, co jest? Ej, krowy mi wyparowały, co jest? We trochę to musisz ścisz, bo cię nie słychać. Dobra, damy radę. Nie marudź. Ale ty, no krowy mi zniknęły, przecież na pewno mam kupione dwie krowy. Nie, nie mam kupionych dwóch. Czekajcie, gdzieś tu będę miał R. Muszę to potwierdzić. Potwierdź. Dobra. I teraz mam dwie krowy. I teraz pewnie teraz bym mógł to wysypać tu. Ale kozak. Dobra. Co my tu dalej możemy robić? Nie musimy zasiać. Patrzmy w ten stream. Co? Co cię boli? Niczaj. No okej. BVL. No. Możemy tak popracować. Ej, naprawdę, jak Boga kocham, ścinam te drzewo. Bo już mnie zaczyna denerwować. Zaczyna mnie to drzewo tak denerwować. Nie no, ja tą końcówkę to na pewno muszę. Ja od tej końcówki to zaczynam... pracę sobie. Koszenia, nie? To tak sobie skoszę dobrze, że... Wytyfy. Dobra, Fabian ma jakieś problemy życiowe na czacie, więc nie wtrącam się. Nie wiem, o co mu chodzi. Przy okazji skoszę sobie poprzednio. Ej, o, ale naprawdę ja z tego pola tak nie wiem.
Boże, myślałem, że to jakiś kwasat z drzewa. Widzicie? No nie, to drzewa trzeba zlikwidować. To jest pierwsza rzecz, jaką robimy po zasianiu tego wszystkiego. Ja czytam czat. To wszedł. Dziwne pytanie trochę. Takie dość nietypowe, ale okej. Akurat zawsze spoglądam sobie co jakiś czas na czat. No chyba, że jadę już, nie? No to już tak próbuję właśnie wtedy... Znaczy jadę drogą już, no to próbuję właśnie nie patrzeć na czat. To powiedz, czy kupisz nowe mikro? Kupię, pisałem na poprzednim. Jak zobaczyłem, że napisałeś na czacie, czy kupię, no to odpisałem ci, ale nie wiem, czy to przeczytałeś. Wiem, że mi piszczy, wiem. Znaczy poszukuję właśnie jakiegoś mikro teraz. Jestem w trakcie poszukiwań. Patrzę na jakieś fajne, ale... Ale szczerze mówiąc, nie wiem właśnie, czy... Teraz będzie to mnie irytować, bo mam tu jakąś dziwną trawkę. Muszę jeszcze jedną rzecz kupić i nie wiem, czy będę miał na to pieniądze. A, to nie przeczytałem. No. No, bo ja akurat skończyłem live'a, ty napisałeś, ja ci odpisałem, ale już chyba nie byłeś na live'ie. Ja akurat włączałem live'a w tamtym momencie, kiedy ty to napisałeś. Już czytałem, już tylko sprawdzałem formalności, bo to już nie wypowiedzia. Widzę, że to że będzie trzeba to włączyć jeszcze jeden raz. Tam to chyba nawet dwa razy. Wow, a nie, to naprawdę. Kozacko. Muszę jeszcze tylko to opryskać. Pewnie też dwa razy muszę przyjechać. Cholera jasna. Nie lubię takich rzeczy właśnie. Dobra. Ciśniemy. Dobra, tu się to już nie włączy. Teraz patrzę w górę, już ładnie. Straszne, bo jeszcze tu przyniosę. Piękne te pole jest. Nie ukrywam. Teraz najlepiej wygląda chyba to pole. A ty chcesz kupić sobie kierownicę. To jest 19. I tak, będę kupował kierownicę. To jest 19 za darmo na Epic Games. Kiedy nieudane to jakieś śledzika i dzika. Pierwszy to trzeba nagrać! Nieudanych nie było, wszystko wyszło nam za pierwszym razem, więc... Fabian może coś o tym więcej powiedzieć. W sumie. Ja wyłączyłem. Tak, wyłączyłem. Muszę to jeszcze podnieść. Fuck, to jest kombajn. Co jest gra? Nie wiem za ile tą kierownicę, nawet
będę kupował w ten, później. Gdzieś tak za 2 tygodnie, coś koło tego będę sobie to dopiero kupował. Teraz nie mam czasu na takie rzeczy. Czasu i finansów. YouTube'a nie zarabia. Ja tobie polecam takie coś do FSA za 700. Czekaj. Myślę, że tak. No to sobie później sprawdzę. Ja fajnie wyglądałem. Ten mikrofon pierwszy. Wiecie, mikrofon to jest błahostka, bo zawsze są inne schematy, zawsze są inne schematy na to, żeby zmienić mikrofon na przykład, bo dużo jest takich patentów, na przykład podłączyć podłączyć sobie na przykład jak coś, ja mam kierownicę za, jest fajnie, której like. No ja też tak właśnie za jakąś za drogiej kierownicy nie będę szukał. Na pewno taką właśnie taniuszkę. Ja na przykład znalazłem pada, nie? Znalazłem pada za 100 chyba złotych. Nie, za 70 zł. Tak. Tak do 17. Jak pięknie napisane, nie no, tak, takie rzeczy to ja mogę słuchać. Dobrze, kochanie. Ło, ale się zmieściłem. Perfekto. Co? Gdzieś się zablokowałem, też nie wiem gdzie. Co jest? Czym jest? A, światło się zablokowałem, serio? Ej, i patrzcie co tam jest u góry. Czekajcie. Wsiąść do pojazdu. Boom. Nie? Czekajcie. Czekajcie to. Mogę sobie wsiąść do pojazdu, który jest u góry. Mogę nim jakoś... No dobra. Mam patent. W ogóle nie wiem po co to, ale... No, można to otworzyć zawsze. Będzie lepiej wyglądać. Lepiej chyba wygląda, nie? Dobra. Tu gdzieś muszę trafić na... Czekaj. O. Ale nie, na razie mi to nawet nie jest potrzebne, więc... Ale reklamę miałem włączyć. Live już godzinę trwa! Lol. Ej, no rzeczywiście, godzinę, już trwa live. Tel się umiesz obronić. Tel się umiesz obronić. Kupuj piłę też. Ja mi nie mów jak mam żyć. Czekajcie troszeczkę, tą muzykę jednak ciszę. Dotąd. Żebyście ją mieli. Minimalnie jest ciszona. Nie mam jeszcze chyba piłek.
pewnie, nie mam piły. Nie mam piły, muszę iść kupić. Bym coś powiedział, ale okej. Zatrzymam to dla siebie. Jak coś to... Link za długi, to... To jak będziesz miał czas, wpisz sobie panel do FS19, też jest kierunek. Dobra, czaję. Muszę sobie przyczepę podłączyć. Pokażę wam najłatwiejszy według mnie sposób też na fajny zarobek. Kozak chyba naprawdę nie wie, że go rozgryzłem i wiem, kto to jest ogólnie, nie? Ale luz! Czas. Dobra, ja ogarnąłem taki tak, przeczytałem czas, chyba. Nie wiem, jak przeczytałem. Dobra, kupujemy huskwarnę, nie? Czy Steela? Huskwarna czy Steela? Szybko. Dobra, Steela. Twardo. O. Mamy piłę. Ale nie, obejdę sobie to drzewo z drugiej strony. Serio nie mogę tak. Te drzewa są czasem ubogie. Tak, mam zwierzę, ale chodzi ci w grze? No to w grze mam dwie kropki, kupiłem. No nie w tą stronę! Ja nie wierzę, nie? Specjalnie ścinałem w drugą, żeby poleciało mi tam. Ja nie wierzę, no. Tak jest. Mamy, że modami się zajmę na kolejnym live. Znaczy, na przerwie, dobra? Okej, pasuje wam, że na przerwie zajmę się tymi modami? Może być? I cyk, i pa. To co, jest jeszcze za ciężkie? Boże, ubogie to drzewo. Ej, no co jest grane z tym klockiem? Dobra, ten nie jest za ciężki. I patrzcie, najłatwiejszy sposób na zarabianie. Patrz, pakujecie se na taką przyczepę. Musicie trafić, oczywiście. Ja trafiłem. Cyk, jeszcze sobie wejdę, tylko dociągnę, teraz podjadę bliżej. Nie, w prawdziwym życiu. A psa i kota. To mam. Miałem dwa psy, ale... Wiecie jak jest. Nie żyje się wiecznie. To jest... Jaki masz komputer? Nie wiem, jakiś tam mam. Ej, chyba, że chcesz tu kupić maszynkę, żeby drewno przerabiało na techniki i to sprzedawać. Nie wiem, czy się opłaca, ale w 17 zł. Wymieniłem przy czego 20. No. Wiesz, no, ja chcę tylko wyciąć te drzewo, nie? Z pola, teoretycznie, żeby mi nie przeszkadzało jak jadę, żeby mi nie zasłaniało drogi, więc... Nie wiem, czy to mi się uchyla. No wy chyba se zartujecie, nie? Czajcie to? Ten gruby kołek jest jeszcze za ciężki, żebym... Nie wiem, jak...
no czajcie, patrzcie. Przedmiot jest za ciężki. Jakim cudem przejść tego... To co, ja mam to przeciąć w takie coś? Jeszcze mi powiesz, że jest za ciężki. Wy chyba się żartujecie! Nie, ta gra jest oszukana, nie. Fest, no fakt, nie trafiłem przyczepu. Czyli tak czysto teoretycznie nie musicie mieć. A tylko na, ty nagrywasz? Znaczy, chodzi ci o to, że... No, tak to tylko na... Ty. Zapraszam na fanpage, jest link w opisie. Dobra, cyk. Ej, ale to są naprawdę jajka jakieś. Bo... Klocek... Na mini kawałki było dopiero. Dobra, ja walę te mini kawałki. Tu sobie mogę podnieść taką gałąź, a ja nie mogę podnieść klocka, który nawet nie ma metru. Jeszcze jak to będę mógł podnieść, to będę się śmiał. Nie pewnie. Co to takiego, nie? Nie rozumiem trochę logiki siły tego typa. później zaakceptuję. Jak coś. Później będę akceptował tam na fanpage'u wszystkie prośby o dołączenie, więc tam już tam... Możecie sobie teoretycznie mówić, że już tam jesteście. I tak. No, trochę śmieję. Powiem tak. Nie osobą bardzo mi bliską, to nie jest dla mnie bardzo bliska osoba, ale jesteś na pewno niedaleko mnie. Tak to powiem. Nie dawaj mu Bartek, bo on wyzywa. No wiem, wiem. Bo takie rzeczy na pewno nie daje modów. Więc tam spokojnie, nie musisz się o takie rzeczy martwić. Ej, naprawdę. Według mnie to jest najłatwiejszy sposób na zarobek. Kupić sobie przyczepę. Kupić sobie przyczepę i po prostu sobie wozić to wszystko, nie? No teraz ten jest ciężki, no, ale okej, to jest... Ja sobie go przetnę na pół. Według mnie to jest najłatwiejszy sposób na zarobek. No, oprócz tego, że pola, nie? Ale jakbyście na przykład nie mieli pola i byście sobie kupili sam las, to patrzcie. Pojedzie tylko ciągnik, przyczepę i piłę. I macie wszystko. No i teren lasu musicie mieć jakiś. I macie teoretycznie wszystko, czego potrzebujecie. Macie czym zarabiać, bo sobie możecie pakować wszystko na przyczepę. Co jest to? Co jest na tej przyczepie? Ej, nie, trochę już jest. Nieźle. Na pewno dwa kursy będę musiał zrobić. Żeby to wszystko wyciągnąć. Moje rodzeństwo. Ten. Ja wiem dobrze. Ten kozak mieszka niedaleko mnie. O to w tym chodzi. Dobra. Cyk. Bardzo chciałem zacząć. O, tu to muszą być bardzo małe kawałki, bo... Nie wiem. Takie o, będę ciął. Będę ciął bardzo małe, nie? I 6 osób na live. 7 osób na live, Boże Chryste, pobijamy rekordy. Moje rekordy akurat. Mój rekord to jest 12 osób na live. Ale niedaleko, że w śmierach. No niedaleko, że w śmierach. Chodzi mi o to, że mieszka niedaleko mnie, mojego domu. Czaisz, o to mi chodzi. Jest okej, okay, nie? Czekaj.
Co jest? Że wróciłem. Wróciłem na bank na pół. Na przerwie ci dam, bo ja chcę zrobić przerwę o godzinie 21.30, wiesz? Będzie przerwa 10-minutowa po prostu. I ci na niej dam. Dokładnie, Fabian, dokładnie. Znaczy o tej osobie myślę, ale nie wiem, czy to jest ona, na pewno. Nie jestem pewny. 100%. Ale w pewnym sensie tak. Przedmiot jest zbyt ciężki. Dobra, walić. Ale ja już muszę lecieć. No dobra, no to na kolejnym live na pewno będziesz miał już moda, nie? Zgadzam się, już o to nie ma. Nie ma. Cyk. Piła normalnie. Mogę przyjść teraz pograć, co? Fak, muszę wrócić chyba przyczepę. Ale jeszcze raz spróbuję. Bomba. Na czym ja stoję? Za ciężki? Za ciężki. Przeobijamy na pół. Dla mnie ta mapa jest przekozak według mnie, bo ona jest... Znaczy jest jeszcze jedna taka, ale tam są większe pola. I to mnie irytuje. Nie lubię dużych pól. Nie wiem jak wy. Ja nie lubię. Nienawidzę wręcz. Dużych pól. Ej, dobra, ja jadę tu przedać. Chyba tak. Nie mogę z tego, że to jest zbyt ciężkie. Dobra, jedę to sprzedać. No dobra, idziemy. Musimy rozciąć na pewno te drzewa na pół. Aha! To już wyrosło, ja sobie przejeżdżam przez środek pola. Super. Zrobię z tego dwa małe. Kiedy nowy komputer? Planuję, wiecie co? Ale to nie teraz, to w późniejszą przyszłość. Lapka. Chcę zakupić. O, krówka. Dwie krówki. Lapek. I lapek tylko do nagrywania, nie? Gry, tam będą tylko gry, które będę chciał nagrywać. Czyli kiedy nowy wujek mamy? O jest! Nie wiem, no nie mam pomysłów na niego. Nie wiem co w nim poruszyć. Nie wiem, jak ktoś chce pomóc w tym, to... To możecie możecie teraz nawet napisać, jakie tematy mam poruszyć. Bo ja kompletnie nie wiem, bo ja myślę, że już wszystkie tematy takie wyczerpałem. Takie najśmieszniejsze według mnie. Nie wiem, czy... Jaki temat tutaj poruszyć? To jest oryginalna moja seria i w sumie nie wiem... Nie chcę, żeby umarła też w sumie. To jest taka... Popełnił... A wiesz, jak za owsy hajs leci... Że... Raven? A to wiem. Nie stajesz tam? Nawet w to nie wjechałem! Kozak. Co jest wtedy? Nie no, drugi poradnik to nie ma sensu, bo... Na pewno nie ma to... Kompletnie nie ma to sensu.
drugiego. Patrzcie. Nie będzie. O, 2000! Elwina! Każdy siedzień mój zaczyna. Elwina. O Jezus, nie Fabian, nie, to będzie złe. Naprawdę Fabian, to będzie złe. Ej Boże, tu się nie da zawrócić. Tu są jakieś deski. Jak ja zawrócę? Zablokowałem. Kiedy nowe prawa. No, to nie będzie. Czekaj. Zmieść się pod tą wiatą. Fuck this shit. Ciężko tutaj się manewruje. Ja wykręcę. Jest takich miejsc się wykręcało. Weźmy. Zaraz ja ciebie wezmę tam w tle. Jak Boga kocham. Ciśniemy za tą. No 24 km na godzinę, to nie pojadę sobie za szybko. Będę strasznie wolno poradzić. I na klawiaturze zaraz. No normalnie. Bo to przerwa o godzinie 21:30, nie? mało procent baterii już mam, 15, zaraz trzeba będzie podłączyć tutaj do kabla USB. Jezus. Nerwuje mnie na pewno. Nie wnikajcie, dlaczego przejeżdżam tędy. Siema, jak tam masz? Jeszcze dziewczyny? Nie mam dziewczyny, chłopie. Już tak od. Od grubych miesięcy. Dobra, psyk, ta gałąź. No nie zrzucaj mi się! No. Czekaj. Z wszystkie gałęzie trzeba to. To jest zbyt ciężki tutaj sobie. Będę ci pisać na mes różne rzeczy o. I otwórz te snapy. Nie będę otwierał twoich snapów, twoje snapy są chore psychicznie. Mam raka mózgu po nich. Naprawdę. Jeśli chcecie to przeżyć, to zaproście Fabiana na snapie. Przeżyjecie to. Ja nie podaję linku do snapa, bo w sumie na nim nie siedzę, jakby kto pytał. Może co ty piszesz tam do mnie? Fabian, to bijecie. Ej, no jak tym cudem ten obiekt jest zbyt ciężki, jak przenosiłem grubsze. Większe w sumie. No nie, ten nie jest taki gruby, ten nie jest taki chudy, więc w sumie okej. Okay. No czekaj. Wykrzesany, ładnie. Może jakie to małe. Serio nie mogłem takiego czegoś podnieść. Okay, ale to jest troszeczkę takie bezsensowne, okej. Okay. I teraz nas się w sumie przydał ten ładowarz. Nie ukrywam. Można.
wziąć od razu te grube bele. To by się przydało. Siemanko. Więc... O Jezus, tutaj trzeba to, tak trzeba. To trzeba tutaj ładnie załatwić, bo tutaj nie może być już. Dobra, cyk, tak opowiedziemy. Siema dziemba. Znowu tylko napiszę siema. Jak zwykle. Dobra, tniemy go tutaj. Muszę go wyciągnąć. Jeszcze go nie mogę wyciągnąć, co jest najśmieszniejsze. Więc odetniemy mu taki kawałek, żeby on po prostu znikł. O, ale to gra jest poryta, nie? Boże Fabian, 5 wiadomości już mi napisałeś. Dobrze, że nie mam powiadomień. Chłopie, skończ gadać. Nie wiem, 7 wiadomości mi napisał. Na przerwie sobie to przeczytam i wam pokrótce streszczę je. No chyba, że to będą takie rzeczy, że nie, o których nie mogę gadać, więc to w sumie już tam zależy od niego, co on tam napisał. Już 8. Nie można jakoś chyba. Szkoda, że tych burt nie można samemu opuszczać. Znaczy chodzi mi, że zmniejszyć się. Z dwóch. Tu są podwójne burty, z dwóch na jedną. No. Byłoby wygodnie ładować to wszystko. Mimo, że by mi nie chodziło w sumie też, ale... To wygodnie by było, ale... Teraz to zależy tak, jak ja to zetnę, nie? Ej, teraz się... Później mi się przyda ta ładowarka, już mam pomysł, jak to zrobić. Ja sobie to załaduję, te gałęzie na pewno. Wiem, co zrobić ładowarką. No, chodź tu. No. Ja mówiłem, że dziemba tylko siema napisze. Jezus, tu trzeba leci. No i nie, bo jak to też, że jestem nie. Tak to sobie. Dobra, doszłem do końca drzewa. Tempa. Mogę to wynieść? Oby to było w wielkości przyczepy. Weszło? Weszło, picobello. Czekajcie, bo trzeba. O. Mogę go podnieść? Czekajcie. Elo. No co jest? Wcinałem przecież wszystkie gałęzie. To jest to, nie tak? No. A ta przerwa 10 minut? No teraz właśnie chcę ją zrobić. Teraz wam podgłaszam muzykę i robimy przerwę. Dobra, Fabian, musisz pilnować teraz tak. Twoim zadaniem jest teraz pilnowanie czatu i mówienie im, że jest 10-minutowa przerwa. A ja mam przerwę. Okej? Okay?
There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my limits. You can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. And I've been counting days to get away. Shadows, going harder.
Dobra, wracamy ponownie. Wracamy ponownie sobie tutaj. Co my robiliśmy? A, drzewo. Wszystkie te gałęzie trzeba podcinać, bo tak nienawidzę. Co jest? Co jest? Ja jeszcze tych gałęzi nie odcięłem. Mam już fajny pomysł. No, uwinąłem się szybciej, widzisz? 10 minut to jest tak, wiesz, tak stereotypowo powiedziane. Dobra, teraz na przyczepę wrzucić. Przedmiot jest zbyt ciężki. I pyk jeszcze na pewno. Trochę jest już na tej przyczepie tego drzewa, więc... Nie czaję, co ty teraz napisałeś, więc napisz to po polsku. Dobra. To się udało. Czy ja tutaj jakoś dam radę pobiec sobie? Muszę to jakoś sobie odciąć na pół. Mam taki pomysł. Dobra, kucnę sobie tu. Na pewno nie do mnie, nie? To jest logiczne. Dobra, idziemy to sprzedać. Ale na pewno zmienię sobie ciągnik na Fendę. Nie ukrywam. W czasie też chcę zmienić ciągnik na Fender, żeby szybciej obracać to wszystko. Reklamy wyłączę, bo mam reklamę głupią włączenie. Wracając do tego, że ja drwal normalnie, nie? Ja w swoim żywiole. I dobra, bo tu mamy konsolę ładowniczą przy Fendzie, więc w sumie chyba zaraz kupię. I teraz trochę żałuję, że nie mam samochodu, bo te mniejsze klocki bym mógł w samochód ładować.
razu lepiej, nie? Szybciej się śmiga. No ale nie wiem po co, jeśli ja taki tak snapa nie używam, więc... To jest takie trochę bezsensowne. Chcenie mojego snapa, jeśli Instagrama to jeszcze jako tako. M14 ciągle. Fandom. Dobra, czekajcie, ja tu sobie... Tysiące łatwe zrobione. No to... No nie wiem, powiem. Bimber piwo chyba to jest, tak. O, wykręciłem perfekcyjnie. Teraz. Wow, ale mnie zarzuciło tutaj. Bimber piwo, to jest chyba mój snap. Za jakiś miesiąc albo dwa wejdę na snapa, to zaakceptuję. Naprawdę. Ja wchodzę raz na ruski rok na snapa, więc... Kiedy ja byłem ostatni raz na snapie? Bardzo dawno temu. Chodźcie teraz, co ja będę robił. O fuck, bo mi się już tutaj to zasiało. No to teraz trzeba mieć dobre skupienie. Cyk. Tu jest przyczepa, a ja jadę do sklepu. To chyba szczajecie po co? Zgadzam się z Fabianem w tym momencie, to co napisałem na czacie. Pokazuje mi trzy osoby, że są. Nie wiem, jak ty tam farby masz. Ekipę. Ładownicze! Tanie. Kup. Nok. Już mamy mniej pieniędzy. Dobra, kupimy do Bell sobie za 600. Co to takiego? Zadziała podobnie. A mi 4. No gościu, ty mnie nie subowałeś? O nie, pogadamy inaczej. Zobacz. Będziesz coś chciał. Dobra. Muszę mieć ciągnik z turem, nie ukrywam. A ten ciągnik da radę.
rozciśniemy tam. Boże, później Fabian, jak skończę grę, odczytam. Znaczy, jak skończę live'a. Mamy 7000, no. Nie zadowala mnie to. Ilość pieniędzy. Wow. Odczytam po live'ie to, co napisałeś. Skręcaj! Nie możemy jeździć na polu. Ale ja widzę, że... Czekajcie, stół. Zachwaszczenie 100%. Teraz muszę... Nie fajnie. Patrzcie, co ja teraz robię. Na samego maksa. Czy mam to? Tak. No chociaż gdzieś tu muszę to zrzucić. Czemu ty polaną jeździsz, a nie drogą szybciej jest? Dla mnie tędy jest szybciej. Dobra. To nie chcę, to będzie. Jedziemy po tą przyczepę. I musimy kupić opryskiwacz. Irytuje już mnie to. To po prostu tutaj pendel kładł i będzie bomba. A tu jest ten klocek, który jest za ciężki. Niby. Ja go ciąć nie będę. Nie mam na takie rzeczy czasu. Dwa razy w sklepie byłem, czy w tartaku, więc... Nie no, pewnie da się zakopać, tylko że... Ja mam bizona i ja nie zetnę. Ja nie wiem, czy sobie nie wziąć po prostu...
pożyczyć sobie chociaż opryskiwacz. Tutaj to pole można obierzeć, to można. Dobra. Jedna rzecz jest pewna, muszę sprzedać sobie tego, ten ciągnik. Na pewno. Sprzedajemy go. Może nie to klikam. Garaż. Sprzedajemy tego z Fiata, sprzedaj. Potrzebujemy kasy, musimy coś zaryzykować. Sprzedam sobie też to. Sprzedam sobie wózek, w sumie mam ciągnik z turem, więc luz. Ile mamy pieniędzy? 90... 79 tysięcy. Dobra. I teraz możemy sobie zainwestować. Pierwsza rzecz jest taka. Musimy kupić opryskiwacz. Gdzie jest opryskiwacz? Nie będzie tu? Kosiarki, ładowacze czołowe. Zwierzęta, technologia, uprawa cukrzycy, cukrowy. Leśnictwo, zwierzęta. Co to jest? O jest! Co to jest? Ja zaraz idę. No cóż, przecież ja cię tu na siłę nie trzymam, nie? Nikogo na siłę nie trzymam. Ej, ale naprawdę, gdzie? Ochrona roślin, tu jest. 8 tysięcy, dobra. Szczegóły. Kup. Muszę to kupić. Potrzebuję rzeczy. Muszę kupić sobie też jakiś ciągnik, najlepiej mały. Stać mnie na... No co mi stać? Stać mnie na jakieś tutaj zetorki, nie ukrywam. Jakiś tani zetorek może być? Ale musi mieć moc, naprawdę. Zetor, jakiś tani, ten jest tani. Bym kupił tego w sumie. Albo tego Ursuska. Tego Ursusa. 44. Czekajcie. Tu jest za 28. 51. Czekajcie. Co gdzieś. Porównywalną siłę muszę wyczasnąć. Plus. No chyba porównywalnej siły to nie wytrzasnę. Żadne. No. Na pewno nie. No to dobra, no to kupmy 30. No. Małe, to jest niezbierny, panie. Nie! Skupimy 30 do tego. Nie, z kabiną nie chcę. Na nul. Nie wiem, co tutaj. Chcę z kabiną. Lepiej ciągnik będzie wyglądał. Ej, no rzeczywiście, to jest dodatkowy zbiornik. Do przodu chyba, nie? Bo do tyłu go nie podepnę. Czekajcie. Mogę go do tyłu podpiąć. Ha! I co? Mówiłem. Weź. Już wiem, co kupuję. Teraz muszę tylko kupić sobie tą paletę. A, dobra, zaczaję. No naprzód, a ja mogę coś do tyłu podpiąć. I co? Daj radę. Opuść dodatkowy zbiornik V. No dobra, ale nic nie mam, więc muszę to chyba kupić, nie? I teraz co to jest? Czekaj, to będą w paletach chyba, nie?
zbiornik na nawóz, środek chwastobójczy. To trzeba kupić. Jezus, szczegóły. Jakie to jest drogie. Fuck off. I takie rzeczy są strasznie drogie w tej grze. Czemu? R. Normalnie mogę tym opryskiwać sobie. Mamy 30. Ciśniemy sobie 30. Ale strasznie dobry jest ten mod, nie? O Jezu! Mogłem drogą jechać. I strasznie, jak chodzi o prędkość ciągnika... Nie no, jedziemy trawą. Musimy pocisnąć tutaj trawą, bo... Fakt, co ja robię. Muszę jechać wolniej. I naprawdę ciężko to tam się dzieje z tym, ale... Przy każdej lepszej dziury tak mnie podnosi. Mam typową 30. W każdej polskiej gospodarce musi być taka 30. Ja to wyładowałem. Co jest pięć? Dlaczego to wyładowałem? R. Środek chwastobójczy, no. Coś poszło nie tak. Ja sobie to wyładuję tutaj. I... Przetransportowałem to tu. To mi nie odpowiada. Ej, ale patrzcie. Patrzcie, jaka ta 30 jest fajna w środku. Bo na przykład mogę sobie drzwi otwierać. Ale tylko te drzwi. Jak się nie mylę, nie? Nie, jeszcze tylne okno można. Już mnie nie nerwuj. Jezuniu. Dobra, tą 30 sobie odłóżmy. Tu gdzieś. Pewno mam to jedno, ale... Dobra, garaż. Muszę wejść w garaż i to sprzedać. W cholerę. Sprzedaj. Teraz trzeba to tylko kupić. I pojedziemy już po to Fendem, bo Fend jest większy, szybszy i możemy pojechać drogą.
roślin. To kosztuje 30 tysięcy. Kup. Ok. Jedziemy fendem po to. Ja chyba tą przyczep... Nie wiem. Na pewno nie chcę fenda sprzedawać. Dopóki nie zrobię na jakiś lepszy ciągnik już spółki średniej. Fuck. O, dobrze. No fuck, typie. Hehe, zabawny jesteś, strasznie, nie? Fuck. I tu by się przydało skosić tą trawę. RK uzupełni opryskiwacz. Dobra. Teraz ciśniemy na farmę. Znaczy prysk... Teraz by się przydał ciągnik na takich bardzo chudych laczkach, nie? Jakbyśmy mieli taki ciągnik. By było całkiem inaczej, bo... Nie wiem, przecież chyba nie można ustawiać w wersji trudności. Dobra, opryskujemy tym, co mamy. Włącz opryskiwacz. Czyli co muszę? Najpierw musisz rozłożyć narzędzie opryskiwacza. Rozłóż. Jezu, jakie to jest wielkie. Dobrze, że ja tego do 30 nie... Ja to na raz robię. Czekajcie. Ja to pole na raz chyba zrobię, nie? Nie no, na dwa razy zrobię. Serio. Ja to pole zrobię na dwa razy. B. Teraz już rośnie. Nie wiem, czy ja muszę tu jeszcze przejechać. No muszę, no. Zahaczę? Zahaczę. Znaczy jak od 0 do i to jak masz 2000 i nie masz nic. Ja też mam 2 i mam... Ja jestem na typowym rolniku, mam 100 tysięcy. Na sam początek tylko. No i mam ten teren.
do końca już go uzupełnię tym, co to było. Ej, 100% i jeszcze mam! Ej, kozak! Czyli na tym łatwym ok? Nie wiem, czy to jest to łatwe. Mam 100 kafli. Mam ziemię. Tylko to mam. No jakieś ciągniki jeszcze na start mam. I to mam. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. I zawisłem. Nawiezione nie jest w ogóle. Muszę jeszcze nawieźć. Ja chyba was Bóg opuści. A to też zależy, na jakiej mapie jest 1200, wiesz? Czekaj, czekaj, bo trzeba odpalić 30. Ma już swoją preferencję co do czego używamy. Obornik musi stać w takim typowym miejscu dla obornika, nie? Czyli tu. Czyli strasznie dużo trawy. Teraz w ogóle godzina. 22:11. Piękna woda. Dobra, to pole tak i tak chyba wyrośnie, nie? Wzrost, no rośnie, no super. To ósma, nie? Gotowe do zbioru, kukurydza. Nie mam ciągnika, nie mam kombajna. Nie mam kombajnu. Mogę to skultywować w sumie. Czy dziecha? Dobra. Skultywujemy te pole. I ja kończę live'a. Dziecko to jest dobry ciągnik, nie? Dobra, ja to kultywuję, bo ja nie będę inwestował w kukurydzę. Za wszelką cenę, nie?
VB. Co to ma tak ciągnąć? Ej, to nie. Nie rozumiem, 30 super sprzęciole, ale... Serio? Dobra, pociśniemy już tam fendem. No cóż. Zobaczymy, jak ja dobrze umiem cofać. No właśnie. Nie umiem cofać. I no wszystko, serio. Dobra, walić. Jak i tak tu idę, jadę to kultywować, więc mogę sobie to tak zrobić. Jak tak to kultywować, więc. Bez. Dobra, kultywujemy kukurydzę. Czemu tam to nie zaczęło się? Nie wiem. Nie wiem. Ja nie mogę tego kultywować, czemu? A, bo mam wyłączony kultywator. Teraz kultywuję. Gdzieś się chyba wpuścił. Teraz pójdziemy spać. Dobra, bierz tą połówkę. Idzie szybciej. Zwolnimy się tylko pół. Idziemy się przespać. RSM. Do godziny 7. Wyspałem się o godzinie 2. Super. Fend ma tak słabe światła, jak się nie mylę. A nie, ma robocze. Są robocze światła właśnie. Jakby to pytał. Muszę znowu go włączyć? Serio?
Ja chyba nie jestem pewny. Nie zrobię tutaj połowy pola, nie? Właśnie tej chylopułki. Nie będę robił w ogóle. Nie będę sobie siał. Ej, nie ukrywam, przyspieszyłbym sobie czas i chyba to zrobię zaraz, czekajcie. Czekajcie, teraz trwa zapis. To jak trwa zapis, to ja sobie te reklamki wyłączę, głupie. Przyspieszę sobie trochę czas, żeby... 120. Co jest? Co tak jakby? No co jest? Muszę się napić. Ostatni moment. To jest naprawdę mało. Tak szczerze mówiąc. A jakbym je kosił, trochę bym trochę zarobił może na nim. Tylko mnie irytują właśnie tutaj te płoty tak blisko, nie? Że to trzeba zrobić schemat sobie, jak będzie się jeździć. Będzie siódma, to wyłączę sobie ten przyspieszony czas. W grze oczywiście siódma. Nudzi ci się ten Elos? Nie, że nudzi, tylko że ja kukurydzy nie będę uprawiał, bo nie mam headeru do ścinania kukurydzy. I muszę... Znaczy, no mądrym dobrym pomysłem jest, że po prostu sobie... Dobrym pomysłem jest to, że tylko sobie w sumie zetnę. No i dobra, bo tu już o 6. W ogóle... Pytanie do was, czy byście chcieli chociaż zobaczyć większego lego, bo tu dzisiaj 2 godzinki, czy tam 3 nawet, wpadają. Ale jeszcze dłuższego, na przykład tak zacząć właśnie o 20 i skończyć na przykład 2-3 w nocy, nie? Bo ja bym dał radę, bez problemu. Z przerwami, takimi krótkimi po 10 minut. Nawet możemy dzisiaj go walnąć, nie? Tego live'a. Tylko musicie napisać mi na czacie, czy byście chcieli go oglądać, czy w ogóle będziecie. Nie, nie żądek. Muszę tak i tak tutaj ten przybrzeczny poprawić, więc sobie teraz tego co zrobię. Poprawię tutaj przy brzegu. W miarę opiek, o tutaj. Ja mi zaraz przeniczka urośnie.
to tam sobie odstawię. Czy ja mam dwie zgrabiarki? Ja w sumie tych zgrabiarek to nie potrzebuję, więc sobie mogę sobie sprzedać. Nagle cyk, będę zaraz potrzebny. Nie, w sumie nie. Na pewno nie. Obiecuję wam. Czy nie będę... To jest jedyna rzecz, której nie będę potrzebował dwa razy, nie? Że sprzedam i na pewno nie, na pewno w najbliższym czasie nie będę chciał, nie będę potrzebował właśnie tych rzeczy, więc w sumie mogę wejść sobie w sklep, garaż, sprzedać sobie te zgrabiarki, gdzie onekolwiek są. I tu są ciągniki, tu jest to. To są potrzebne rzeczy. Te dwie rzeczy właśnie sprzedaj. No jakieś tutaj już pieniądze wpadną. No bo tu jest jeszcze to sprzedaj. Ok. I tak to reszta jest potrzebna, tak. Reszta jest potrzebna. A już my mamy 43 tysiące takim cudem. Zrobione łatwo. I wszystko chyba będę robił tym fendem teraz. O, paliwo trochę zeszło. Musimy na to też uważać w sumie. A teraz biorę siewnik. I... Nie umiem cofać w tej grze, nie? Obiecuję wam, że się muszę nauczyć cofać. Nie no, jak mam taką kamerę, to jeszcze luz. Wiem, gdzie jadę. Dobra. Fędzika wpięte. Jak zwykle. No ale co ja mogę? Jak miałem fenda i stara, to wszystko robiłem starym na polu. Więc... A ja muszę mieć jakiś słabszy traktor, na przykład do przyczep. Czekajcie. Ja chcę spojechać pierwszy rząd. Tutaj. O. Tutaj ten pierwszy rząd chcę spojechać. VB. O, tutaj taki pierwszy rządek trzeba walnąć. To jest taki pierwszy ważny rządek. Bo tak jak zaznaczę, tak będę robił, nie? To jest właśnie zaznaczenie. Jak ja będę tego robił, jak będę to robił. Dokładnie tak będzie moje pole wyglądać. Nie będę robił na pewno, ale tu to wszystko tak będę robił, nie? V. Tu jest tak idealnie do zakrętu, nie? Ale można sobie to zakrętem brać. Ale teraz trochę w sumie żałuję, że tamto sprzedałem, wiecie? Że tym, co przewiozłem sobie tą beczkę. Ja sobie to odkupię później. Może nie to. Ja sobie to później odkupię i znowu pojadę po to 30, ale już później to, ale to zawiozę drogą już, nie? Naszym celem jest teraz uzbieranie na większy ciągnik, licząc ze sprzedażą fenda, i to już ma być ten z najwyższej półki ciągnik, już nie?
muszę liczyć razem ze sprzedażą Fenda i sprzedażą tego wszystkiego, co jest przy Fendzie. Oczywiście, zaraz wam pokażę tylko, co zrobię to pole. Tylko dwie kreski zostały, więc... Już tu zaraz z kombajnem będzie trzeba wyjeżdżać. Po raz pierwszy ziewam dzisiaj. Szybki ten kombajn. Ale myślę teraz nad tym, ale nie, bo będzie mi prościej sobie tu stanę przyczepą na przykład. No właśnie idę zrobić. Ale to już do tego weźmiemy 30. Ja bym sobie w ogóle kupił taką bardziej mniejszą przyczepę, starszą. O, 11 km na godzinę tyle. Bomba. To jest strasznie dużo, więc to znaczy jest. Ona jest w ogóle duża. Ale wierzę w siłę 30, wiecie? Stawać na drodze, cyk. Czego mamy pole? Dobra. Rośnie. Rośnie. I ale fajny ten widok. Bizonik, 30. Spoko, spoko. I fajnie, nie, podoba mi się. Na czacie cisza. Okej, okay, rozumiem. Wiecie, czego mi szkoda, że nie mam własnego silosu? Czy wiem, że mogę sobie postawić w sumie? Już bym nawet chyba wiem, gdzie bym go postawił. Bo tu wszystko tak mam za tego zawalone. Właśnie silos bym postawił sobie tutaj na tym kawałku ziemi. Tego tu mam, nie? Tu bym postawił silos.
prostu oddzielić sobie tutaj taką część pola, nie? Po linii, żeby mieć taką małą część pola. I tu między postawił się rozsunie. No. Więc tak. Ja mogę pojechać sobie do sklepu. Zobaczyć. Nie, ale w sumie po co mam sprzedawać to, co jest tutaj przy ciągniku? Jak ja tak i tak chcę ciągnik z turem, mi się nie opyla tego sprzedawać, po prostu to zostawię i tylko sprzedam ten ciągnik. I tak można by było zrobić w sumie. Zapisywanie, to dobrze. W sumie bym mógł przyspieszyć pełność roślin. W sumie to bym mógł zrobić sobie teraz, że użycie paliwa niskie na pewno. No myślę, no nie, no niskie musi być. Wzrost roślin szybki. Powolny, szybki. A ja mam szybki wzrost roślin, what the fuck. A ja mam usychanie roślin wyłączone, czyli mogę sobie zbierać kiedy chcę. Wymagane wapno, wyłącz. Chwasty też bym wyłączył. Trudność gospodarcza to jest normalne, ja gram na normalny czas. Ruch drogowy włączony, ziemia, normalny. A jak mogę włączyć? Szybki. Nie wiem, co chodzi. Włączę normalny. Wolny. Normalny. Automatyczny rozruch roślin. Nie czaję, dobra. Jakieś tu ustawienia pomieszają. Ale wzrost roślin mamy szybki. To jest ważne. Dobra, P. I teraz tak. Ciągniki. Ja bym chciał kupić chociaż tego John Deere'a, chociaż, ale jak już nie tutaj, to średni ciągnik. O, tu jest Casey. To jest chyba z modów. A nie, no proszę, że mam jakiś z modów? Mam tu z modu. I stać mnie. Nie, stać mnie. Na Fatagry'ego. Na Fatagry. Ale sprzedażą mi mógł kupić jednocześnie John Deere Premium. I teraz pytanie, co ja chcę zrobić? Jeszcze jest spęd w modów też. Bym mógł kupić w sumie... Czekajcie, ile będzie kosztować moja sprzedaż tego spęda? Jeśli sprzedam tego spęda, będę miał... równe 100 tysięcy będę miał. Czekajcie, bo to trzeba mądrze rozmyśleć. 100 tysięcy. No, mogę kupić sobie w sumie tego case'a Pro Series. Czekajcie, muszę sobie porównać moc. On ma 125 kW. A, on jest bez tego. Bez, jak to się zwie... On nie może mieć tura. Bez konsoli, on jest ładowniczej. A John Deere modów kosztuje tylko tyle. I też nie może mieć konsoli ładowniczej, ale jest... A ten znowu Fatagry może mieć. No, nawet jest mocniejszy od John Deere'a. Bo suski nie mogą.
Czyli tylko Fatagri mi zostaje, lub tego Fenda większego jeszcze można kupić. Ale jest słabszy i ten mniej daje. Ceny tak dziwnie balansują. Więc no. A za 100 tysięcy duży ciągnik. Nie, na pewno nie będzie. Nie. Więc na pewno musimy zbierać. Musimy zbierać. Ale przyjechałem ogólnie kupić przyczepę. Przyjechałem, pogadałem i nic nie kupiłem. Chcę kupić przyczepę. Bo wam pokażę, którą tą chcę kupić. Z modu. Ustaw. Nie wiem, jest tak dużo. Chcę taką. Aha, tak i tak poszedł za standardowe koła, super, czy nie ma sensu. Dobra, kupuję. O. I teraz garaż. Sprzedaję tam. I zostaw jeszcze. No, myślę... Chcę bardzo się zbliżać do polskich gospodarstw, żeby nie było. O Jezu. To jest taka. Będzie naprawdę ciężko. Będzie na pewno łatwiej mi robić zakręty. To jest pierwsze primo. Dobra, muszę włączyć taką kamerę, jeśli chcę z tym przyczepą jechać. Nie no, ta przyczepa to jest ogromna. Dobrze, że taką właśnie kupię. Chciałem... O, ja takie... Ona nie będzie za mała, takie dobra, kupię sobie taką pojemność się. Jak coś tu kupi większą swoją większą pojemnością. Ja sobie teraz patrzę na tą przyczepę i mówię. Nie wiem, co jest. Co ja bym kupił. No jedź. Dobra, muszę włączyć sobie tą kamerę, bo... daleko nie zajadę. Lak? Dziwnie. Ale 45 tysięcy łatwo zrobione, więc luz. I nawet tak jeszcze nie dopnąłem dobrze w tym ciągniku. Ogólnie dopnąłem niby mocno, a może się ciśnie. Kręcaj! A mnie to dobrze będzie denerwować tutaj. Więc na pewno zaczniemy jeździć drogą. No to trzeba będzie teraz być już bardziej ostrożny. No dobra, to się cofnę tam 30 po prostu na gospodarkę. Na gospodarce to nie mogę sobie. Jezus Chrystus, ścisnąć. Zostawimy sobie tutaj do szopki. O, już jest nie. A chcę większy ciągnik. No. Ogólnie teraz 23, więc będę kończył live'a, więc dlatego sobie sam Fenda już biega do tej szopy. Zobaczmy Fenda. Mogę skosić sobie w sumie tamte pole. Ale to już jutro na jutrzejszym live'iku.
Dobra, ile osób jest na live? Dwie. Jeśli chociaż jedna napisze mi koś pole, to będę kosił i będę prowadził tego live'a jeszcze. Jeśli żadna nic mi nie napisze, kończę live'a, więc... A jest godzina... A nie, to jeszcze nie ma 23? Ja do 23 miałem ciągnąć tego live'a. Siema. Co jest? Coś mi tu nie gra. Macie obraz wczytywania. Nie wiem czemu. Że jestem w grze. Kość pole. No to dobra, no to kosimy pole, no to cóż. No to skręcimy sobie tam. Ciągnikiem to się tam zaraz powykręca. Weź tam kombajnem teraz jeszcze zjeść, to jest. Ej, dlaczego wy macie obraz ładowania? Wytyczne, coś mi przyśmierdzi. Ale to coś już z YouTube'em, bo na pewno nie u mnie. Zniszczyłem seplony. Super. Doskonała jest. I... No jestem na żywo. Zdojczka. I u was live leci od nowa. Że u mnie tak to jest. To też tak jest? Ja się teraz ubijam. Nie. Naprawiło się. LOL. Myślałem, że coś jest popsute. WTF. B. Tak będzie łatwiej, uwierzcie mi. Dobra, to już jest na 2-3 przejazdy, więc... No fuck! Czemu? Czekajcie. Jakieś kwiatki znowu zaczynają to rosnąć. No, tylko przy brzegu. Może tutaj właśnie nie opryskiwałem. Nie dałem rady opryskać, więc może dlatego. Dobra. Tu nie będę zbierał z tego pola. Wiecie? Z tego pola nie będę zbierał.
ja sobie później tylko te pole zaoram, że kultywuję sobie i zostawię je bez użytku, na pewno tak na to zrobię. Ja nie chcę go jakoś starannie kosić, bo ja chcę je tylko skultywować później. A skoszę je tylko dlatego, że chcę mieć kasę, nie? Może tam jakiś kawałek zbiorę, żeby tylko się dowiedzieć, czy do grób mogę to rzucać. Gdybym napisał kość pole, no to kosimy pole. No tak się mi będzie grało o wiele lepiej. Widzę więcej. Mówię jeszcze więcej. Mogę sobie teoretycznie obliczyć. Ej, naprawdę, ja na oko jak coś obliczam te przejazdy. To pole jest takim małym serduszkiem, takim trochę. Nie, taką polską. Ej, no fest! Ej, no fest, jakbyście Polskę rysowali. Może mi się tylko tak wydaje, ale... Pewnie zaraz będę musiał jechać opryskać to drugie pole, więc... Nie nadumam. Spak sobie bez roboty, dobra. Zrobione tylko. B. Muszę włączyć sobie perspektywę taką, żeby mądrze pojechać. Cześć. Ja się teraz obrócę. Radę. Dobra. Ja skusiłem jęczmień, a nie owiec. Kompletnie nie to, co trzeba kosiłem. Dobrze. Bo ja owiec sobie kosiłem, to sobie kosiłem. Dobra, zobaczmy, czy jęczmień jedzie. Krówki moje, ale... Walić to, że mam tylko dwie krowy, ale... Wyjadę sobie.
Co za gość? Weź go! Ale w sumie tak dla beki to... Ja dalej, set. Widzieliście zapisane, nie? Co by gdzieś to wysypać na przykład? Bo ja sobie tutaj pod wiatą będę to sypał. No święta. Gdzie święta? No, schowałem. Zapomniałem kompletnie, gdzie jest ten. Raz pierwszy jadę po kosiarkę. Znaczy, nie, no, nie, że pierwszy raz będę trzymał, będę podłączał sobie kosiarkę do traktora, bo już kosiłem nie raz już. Myślę, że mam farming od wczoraj, ale chodzi mi o to, że trawkę kosiłem. Bo od razu, szczerze mówiąc, pierwszą mapę, jaką pobrałem, to właśnie ta. Dobra, kosiarka, wiadomo. To już wina stąd, nie? Zobaczymy. Zapomniałem kliknąć lewego kontrola. Przykrowa. Trochę tego jęczmienia tam sobie sypałem. Później może się przyda, zobaczymy.
Dobra, równo 23, a ja wam dziękuję za dzisiejszego live'ika. 2 godziny live'u. Zapisywanie oczywiście, save'a. Jeszcze raz dla pewności. Nie mogę już. No nie mogę jeszcze, dobra. Wtrzymaj grę już. Więc ja wam dziękuję. Se przerywam. Gra zatrzymywana. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszego live'a. Jutro mam nadzieję, że będzie kolejny, jeśli będzie... Jeśli będzie dobrze, to może będzie jakiś dłuższy. Na pewno. Dobra, ja wyłączam muzykę. Właśnie teraz, dobra. Więc tak. Zatrzymano, co jest? Teraz mam przerwę i grę. Co zrobię? Chcę tylko to zrobić. Dobra. Wszystkim, którzy dzisiaj byli, bardzo dziękuję. Za każdy sub, który dzisiaj wleciał, też bardzo dziękuję. Safe jest taki tak ten zapisany już na wszelki wypadek, więc jakbym to utracił, to nie będzie przypału. To jest godzina 23.03, więc w sumie o godzinie 23.06 chyba zaczynałem live'a, jak się nie ma. Teraz się sprawdzi. Czekajcie. Czekajcie. Ej. Trochę tutaj taki larzek. O. Dobra. Dobra, dzięki wam wszystkim, którzy byli. Do jutra. Jutro na pewno się widzimy. Elo.